the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkich ludzie z tej strony, Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mage Seeker. Jak zapowiedziałem pod koniec poprzedniego odcinka, w tym zajmujemy się pobocznymi rzeczami. Czyli tak, tutaj wyślemy... Dobra, chodzi o zasoby, więc... Tutaj możemy puścić Elarę, tutaj możemy puścić... No, wypadałoby Dukarda, bo on ma drugi... On ma patrol na najwyższym poziomie, no ale w sumie zasoby aż tak mnie teraz nie jarają, nie są mi aż tak potrzebne, więc... Nawet nie możemy tu wysłać. I dobra, do tego czasu powinna tutaj wrócić. No a my zajmujemy się teraz misją piątą pod tytułem Szepty w lesie. Czy wróć. Piątą częścią misji Szepty w lesie. I prawdopodobnie ostatnią. Potwór, którego znalazłeś razem z Jobs w lesie, zna wszystkie twoje najgorsze, najmroczniejsze tajemnice i zdecydowanie chce cię pożreć. Ale nie daj się, znajdź potwora i go zniszcz. No, i mam naprawdę dość duże przypuszczenia, że przyjdzie nam chyba zawalczyć z jakimś demonem. Tylko dalej nie jestem pewny, bo w sumie dalej jest to strach. I wszystko wskazuje na Nocturna. Ale kto wie, może będzie to na Fiddlesticks. Mam tutaj po prostu rodzaj strachu. I Fiddlesticks, i Nocturne pasują do tego konkretnego strachu, bo to jest koszmar Sylasa. Jego największe, najbardziej skryte pragnienie, największy strach. Coś, co on nigdy nie chciał, aby się stało. Ale, jak mówię, to jest strach. A i Nocturne, i Fiddlesticks bazują na strachu. Tego, że Nocturne na konkretnym strachu, a Fiddlarz na strachu ogólnym. Tak więc... Zobaczmy, co takiego, z czym nam się przyjdzie zmierzyć. Ale nie powiem, poniekąd liczę trochę na Fiddlarza. Ja zamierzam tam wrócić, Jobs. Na pewno tego chcesz? Czymkolwiek jest to, co kryje się w lasach, nie dam się temu pokonać. A to idę z tobą. Okej. Nie trzeba było jej długo przekonywać, na szczęście. Zobaczymy przy okazji tą kombinację od Lorna, jak będzie wyglądała po upgrade'zie. O, a to ciekawe! Gdzie Jobs wyparowała? Dobra, raz, dwa, trzy. A, dobra, czyli jeszcze obszar wybucha po chwili. Okej. Morgana? Potępiam cię, Sylasie z ochłapiska! Zamaskowana pani! Nie jesteś godny stanąć przed mym obliczem! Tyle terroru, tyle krwi na twych rękach! Jak ty możesz spać w nocy? Popełniałem błędy, ale już zdołałem się z tym pogodzić! O nie, Sylasie! Gdy zapada noc, wszelkie złudzenia znikają! Widzę twoje sny! Czuję smak twego lęku. Ha? Nie jesteś Morganą. Pokaż, czym jesteś naprawdę. Boisz się ciemności? Sylasie. Ciemność uczyniła mnie tym, czym jestem. Zaraz spotkasz się ze stwórcą, demonie. Czyli mamy Nocturna! Bo to był tekst Nocturna. Okej, dalej niestety działa ta otoczka magiczna, czyli nie kradniemy magii, bijemy cały czas tylko po tym. Ale ciekawe, kiedy kurde zejdzie ten efekt. O kurde, znowu! Ej, no co jest? Dobra.
Wychodzimy. Wychodzimy od razu. Mam. No, podejdź, podejdź. No ej, serio, akurat się powjebałem. Chodź, chodź, chodź. Uchodź. Z dala od tych pól. No. Raz, dwa, trzy. Okej, co teraz? Póki co mam walkę normalnie jak z Morganą, ale nie ma bata, tu jest Nocturne jak nic. Tylko pytanie, kiedy ten miraż w końcu przeminie? Leczę się. Czy jakoś się w tym wpieprzyłem? Wychodzimy. Dobra, w razie czego mam jeszcze drugie życie. Wiadomo, jeśli jest taka opcja, wolałbym sobie przyoszczędzić, nie? Na jakąś drugą fazę. Jeden cios, kurde. Unikać, unikać. Dobra. Kurde, bo żeby nie patrzę, gdzie chodzę w ogóle. No i niestety. Zużyte. Czy to jest jedyna walka? Czy jedyna faza? Trochę wątpię. Jest Nocturne! Ale fajnie wygląda. Chociaż? Chyba tak. To chyba koniec. Jeśli to nie była zamaskowana pani, to co to było? Cień, który kryje się w mroku i karmi strachem. Nocturne. O proszę, teraz wie, kim jest Nocturne? Ale skąd? Kiedy byłem mały, opowiadali nam o nim różne historie, ale myślałem... Cóż, pewnie nie mógł zostać pogrzebany na zawsze. Okej, dobra, czyli jakieś pewnie historie takie straszące dzieci o Nocturne się opowiada. No to zdecydowanie wysłać go z powrotem do dziury, z której wypełzł. To było niesamowite. I ja... Sylas? Tak? Nie chcę tego nigdy powtarzać. Ja też nie. Nigdy, przenigdy! Rozumiem. Okej, czyli po prostu druga walka jak z Morganą, tylko finalnie się okazało, że walczymy z Nocturnem. Ale widać było po tym jednym tekście, że dało się domyślić, że to nie jest właśnie Morgana. Ale kurde, jak dla mnie, bueno. Dobra, ile mam? 2000 zasobów. No to elo, to crafcimy sobie pozostałe spele. W takim razie. Czary, no i tutaj nieposkromiony płomień. To też kurde powinno być za 2 punkty.
Nie rozumiem, dlaczego to jest za 3 punkty. Że to jest tylko zbuffowanie łańcuchów, żeby biły lot, żeby były obrażenia od ognia. Tutaj to samo, obrażenia od lodu. Bez sensu. Dobra, i tutaj cyklon. No i pyk. Mamy trofkę za wszystkie czary. Bueno. No to teraz zajmiemy się siedzibą. O! Wygnańcy powinni już być z powrotem. Muszę najpierw z nimi porozmawiać. Ale to fajne, że gra, gra nas jakby ostrzega, że ten... Że mamy jakiś... O, a patrzcie, ona miała full, a tylko 84 zasoby zgarnęła. Ta już więcej. No ale mówię, no zasobów teraz totalnie już nie potrzebuję. Bo nie mam na co ich wydawać. I jeszcze siedziba w ukrytej przełęczy. Pozostałości petrucytowego kolosa łowców magów są przechowywane w ich laboratorium w ukrytej przełęczy. Pospiesz tam, znajdź łowcę magów, który przysiągł zniszczyć maszynę i pomóż mu. Okej, no to tutaj akurat na pewno przyda się... Tak... Pytanie, jakie będzie kombo na tego kolosa, to jest dobre pytanie. No ale dobra, weźmy sobie klasycznie Dukarda i Elarę. Chociaż nie, weźmy sobie zamiast Elary Nie, bo ona akurat mi się... Bardziej mi się to kombo podoba. No głównie przez to, że po prostu mogę użyć tego. Że mogę po prostu użyć tej, nie? Po prostu używam, momentalnie tego po prostu używam podczas strzału. No a niestety Elara ma taki kombo, z którym wymaga konkretnego ruchu. A tutaj mogę od razu dociągnąć się, użyć normalnego czasu, po czym od razu walę szybko ten specjal, nie? Znaleźliśmy laboratorium w ukrytej przełęczy. Pracują tam nad kolosem. Dość mam patrzenia, jak łowcy magów wykorzystują dorobek mojego przodka do niecnych celów. Czas to zakończyć raz na zawsze. Miejmy nadzieję, że zdążymy to zakończyć, zakładając, że nasz naukowiec nie zrobił dotąd tego sam. Przekonajmy się. 12 minut odcinka póki co. No, przy dobrych wiatrach. Dobra, nie, no, nie ma bata, nie będę fabuły robił w tym odcinku jeszcze. Następne, no bo to się po prostu nie uda. Ale dobra, skoro tak, weźmy sobie zamiast tego może właśnie te... Dupnięcie obszarowe? Albo te tarcze. Miejmy też coś tutaj za 3 punkty. Mroźny podmuch. Właśnie, ale wiecie co? De facto to zaklęcie, te polarne pole, ono okej, jest spoko, ale ten podmuch tak naprawdę jest lepszy. Bo robi dokładnie to samo, co to pole, tylko podąża za mną. Więc jest o wiele lepsze to zaklęcie. Tutaj, o, tutaj sobie chętnie wezmę tę prędkość światła. Może się przydać niejednokrotnie, myślę. Tylko kurde, no teraz jedno zaklęcie za 2 many, a reszta za 3. Czyli będę musiał naprawdę bardzo uważać, co będę wykorzystywał. Proszę, proszę, co ja tu widzę? Niestety. Kolanko. Kurde, akurat musiałem się w to wrąbać, no. No, seriously? Jak to jeszcze zaliczyło? I też to zaklęcie w sumie, które mam właśnie wyekwipowane, to jest dokładnie to samo co ten, nie? To jest też dokładnie ta sama śpiewka, w sensie mamy zaklęcie, które po prostu kosztuje 3 punkty, ale nic tak naprawdę samo z siebie nie daje. Czyli okej, mogę szybko skoczyć za typa, jasne. Albo typiarę. Ale... Zum! To jest też zaklęcie, które po prostu daje mi buff na moje łańcuchy, nie? Po prostu bijemy przez chwilę elektrycznością.
To jest wszystko. Niewiele więcej się tu dzieje w związku z tym. Dobra. Szczerze mogę to olać, ale jak już kurde widzę tę skrzynkę, no to aż szkoda jej nie otworzyć. No i bardzo ładnie. Za chwilę teraz sobie zejdziemy tutaj niżej. I tutaj zgarniemy sobie zaklęcia. Fireball z precyzją. Zwiększa obra... Okej. Okay. Znikają po trafieniu Sylasa ładunki. Albo zaklęcie skupione przez odrogu zadają więcej obrażeń magicznych. No to jest dobre. Dobra, to zamiast czego by to wziąć? Dobra, może zamiast tej tarczy. Sobie o tym też zapomniałem, że ja w sumie mam tutaj totalnie inne zaklęcia, nie? Kiedy... Czyli inne. No po prostu mam te zaklęcia, te, które sobie wybiorę w tym miejscu właśnie. Okej, okay, to jest co? To chyba mitura, mi się wydaje. Bo to jest śmieszne, że ja tego nie mogę tej strony zniszczyć. Ładnie, koszczy zdjęty. Jedna i jeszcze druga. Kurde! Myślę, że ją tak rozwalę samemu. Się samemu, że nie oberwę. O to mi chodziło bardziej niż ją samemu rozwalę. Ale się nie udało niestety. Mamy tutaj kluczyk. No tutaj mamy bardzo ładny skrócik. Do właśnie początku. Otwarte. No i biegł się. No i akurat schodzimy sobie do kolejnego tego pomieszczenia. Z kolejnym zaklęciem. Zobaczmy. Aktualne zdrowie pomnaża obrażenia. I tutaj wrogowie będą wybuchać zadając obrażenia innym wrogom w pobliżu. Dobra, weź nic zamiast tego, ale... Aha, ale to jest kurde z tymi zaradnikami. Dobra, niech będzie. Fajne jest to wybuchanie właśnie tych wrogów w pobliżu. Więcej was tu nie da, więcej tego się tu nie dało zbudować? To jest też kurde śmieszne, że to stoi w takim durnym miejscu. A wiesz co, dla mnie jest głupie, że my to właśnie musimy przeciągnąć, żeby to zniszczyć, bo ewidentnie Sylas bardziej to przeładowuje, przeładowuje mi się wydaje, niżeli on to właśnie tak ciągnie w dół, żeby to się rozwaliło. Ja mam bynajmniej takie odczucie, nie? Okej, kolejna skrzynka, której już nie muszę nawet otwierać. Aha, przed chwilą kurde strzeliło tego po to, żeby zaraz mi to strzelić prosto w pysk. Tak bez cooldownu. XD. Co? Już, okej. Dobra, Essa. Nie, to za to podziękuję. Pic na wodę. Po zabójstwie wroga pociskiem zaklęcie jest rzucone ponownie tutaj przy... O, to warto by przetestować. Dobra, zamiast tego lodu to weźmy. Już nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no ale w sumie jak będę tak walczył z kolosem, no to... Wiadomo, że na kolosa mam po pierwsze tryb nieskrępowany już przeoszczędzony.
nie? Przerażające jest to, że to był kiedyś człowiek, nie? Tylko skończył w taki sposób po eksperymentach SBF-a. W ogóle wiesz, to byłoby zajebiste, gdyby HSBF się tu faktycznie teraz pokazał, nie? I byśmy go mogli zabić. To by było genialne wręcz. Ale na to chyba nie ma co liczyć, niestety. A, tu wyżej muszę iść, dobra. Okej, na razie pusto. Okej, szybko poszło. Dobra, tutaj. A, tutaj sekrecik pewnie. Ładnie. Skrzynka. Ale jak mówiłem, już totalnie ich nie potrzebuję. No ale jak już znajduję, to szkoda ich nie wziąć, nie? Tam mamy znowu tego wroga. O, ładnie! Kolejne srebrne skrzydły. O, dwóch takich nawet mamy. Jak na złość nie mam akurat kombinacji, ani kombinacji na obrażenia, ani nie mam spela, który bije. Właśnie ten typ wroga. O! O, proszę, proszę. Jak na zawołanie, dziękuję. Chodź tu ze mną, kolego. Przydasz mi się. O kurde! Okej, tego się trochę nie spodziewałem. Myślałem, że te dwa kurde tutaj zostaną. No nie tak. O, to się miało stać. No dobra, idziemy dalej. Co jest z tej strony? Nic. Okej, czy to był tego ziomek, którego mogę sobie do walki przyzwać, powiedzmy. Pyk, jednym uderzeniem zabiłem wszystkich. Też się tak da. I teraz dalej, co pójdzie na zamianę? Kule z precyzją albo przywraca całą manę, gdy zabije wroga zaklęciem. Poproszę. To ja mam co? Więcej zadają damage'a. Okej, okay, to się przyda na później. Okej, okay. No i to jest ostatnie oczywiście wzięcie zaklęcia. Czyli teraz pewnie będzie nas czekała walka z bossem. No trudno, kolego, nie uciekłeś przed wiatrem. Ładnie, bardzo ładnie. Serio? No nie! Nie gadaj, że mi to zużyło tę drugą szansę! No come on! A, no i ej, no halo, zabiję przecież zaklęciem, kurde, tego.
Zabiłem zaklęciem zabranym od typa, kurde, tego jednego i nie przywrócił mi many. Co to za kurde jakieś oszukaństwo. Nie po to biorę, kurde, takiego buffa, żeby mi on się nie aktywował. To jest fajnie schowana skrzynka. Ludzie bez jaj. Co? To jest jakaś kpina. Baba stoi poza w ogóle zasięgiem czegokolwiek. Kurde, no chciałem ją zabić z tego. Z tego zaklęcia właśnie. Nie wyszło niestety. Okej, 26 minut. I co? Ładnie. No i do wyjścia. Spoko. O, a może do wejścia? A nie, jednak nie. Okay, idź. Poszliśmy w górę, ale zeszliśmy chyba niżej. XD. Dobra, mamy coś jednak nowego. Maksymalne zdrowie Selasa rośnie. Koszt many zaklęcia zmniejszony o 1 punkt, czyli to za 1. No, byłoby niezłe. Aby więcej zdrowia. Niech będzie to za 1 punkt. I weźmy to zamiast... wybuchać, zadać obrażenia. Dobra, zamiast tego, bo jeśli nas będzie czekała w końcu walka z tym kolosem, czy z czymkolwiek, no to akurat te wybuchanie mi się tam nie przyda, no bo raczej nie będzie on sobie spał. O wilku mowa. No, bo ten kolos nie będzie sobie raczej spał przy dupasu, więc tym bardziej nie ma sensu, aby go tu zrobić. Serio? Dwie głowy? Mistyczne i ogień. Serio, wopałem stuna. O, proszę, jednak mamy jednak przydupasa. Są oczywiście nie na to niewrażliwe. Czy one się czują teraz, czy jak? Poszedł? Tak, teraz tu mamy lód, a tu błyskawice. Dobra. Muszę odpowiednio dobierać sobie żywioły. To wiedziałem od początku, nie? Już wiedziałem, czego się spodziewać. No kurde, akurat jak się switchują, to nie mają żadnej magii dostępnej. O, ty, czekaj, zatrzymaj się. Dobrze, panie dziaszku. Bo to pole mi się twoje bardzo przyda. Mi się te głowy w końcu stabilizują. Aha, no tak, nie zrobię tego, dopóki go nie pokonam. Super. Żeby za łatwo nie było, nie?
ta flaszka. No i jak na złość, no. Aha, czyli muszę konkretną tym zabić, kurde, przeciwnika, żeby coś to zrobiło. Zajebiście. Warto wiedzieć, naprawdę. Może bym powinien to pole rozstawiać w sumie? Słuchajcie się? Nie jestem, dobra. Musimy go zabić niestety tradycjonalnym sposobem. Ewentualnie z pomocą kombinacji. Polankiem. Bo tu mamy lód i mamy ten strzał, który troszeczkę powinien mu zadać dużych obrażeń. To było bardzo dziwne zdanie z użyciem języka polskiego. Mam jeszcze te nieskrępowane tak na ziemi. Muszę go zużyć teraz, niestety. Ale dobić kurde tego, żeby walnąć Werkongarę. O ty, dobra! Nice, zniszczony jeden hełm. Dobra. No okej, dupo za trochę mniej niż bym chciał, ale trudno. A ty, czekaj, mogę to zużyć! Mogę tak z tego czerpać w nieskończoność. Dobra, jeszcze raz. I pięknie, po nim. Super, teraz jeszcze teraz to. Zostało. Niestety odmawia zdechnięcia. Czyli mam to, czym ja tego na niego nie wykorzystałem. To by go załatwiło na raz, myślę. Aha, super, i on mnie kurwa zabił. Dobra, chociaż powiedzcie, że po tej walce to będzie, proszę. Kurwa, nie wierzę. Serio. Ja pierdolę, no bez kurwa jaj. Już rozjebałem kurwa oba te łby, zajebał mnie jakiś kurwa byle jaki fagas, który se przylazł po prostu. I kurwa, muszę całą walkę robić jeszcze raz. No i żegnam. Czemu to od razu tak nie poszło? Dobra, i co teraz? Nie chcę więcej widzieć tych podrobionych czarów. Okej, mamy kolejnych magów. Super. Już będziemy mieli chyba fullu wszystkich, tak mi się wydaje. Tak myślę przynajmniej. To czemu nie mogę wszystkich czterech naraz tak zgarnąć, tylko muszę... W ogóle po co jest to ściemnienie ekranu? Skroni... W sensie, czemu jak już jest ciemnie, to mogłoby od razu na wszystkich iść, a nie tylko na jednego. O, tam mała figurka Galio, XD. Jakaś notka. To coś zabiło go, zanim zdążył dokończyć zdanie. Nie miał szans. Chyba zadanie. Biedak. Gdyby tylko znalazł nas wcześniej. Dobra. I proszę, mamy wszystkie rajdy na laboratoria ukończone, czyli już teraz zostaje nam chyba tylko przejść do końca gry, tak naprawdę. Okej, dobra, czyli teraz jeszcze ile? Jeszcze Oberon, Lorn i Wesper potrzebują jeszcze jednego rekruta i będziemy mieli full wszystkich patroli. Gotowe.
kolos łowców magów nigdzie się dziś nie ruszy. Dobra robota, Sylas. Mnie minie dużo czasu, zanim znów dźwignę ten projekt na nogi. Co znaczy, że możemy skupić się na ratowaniu magów i obalaniu rządów terrorłowców. Oby nigdy już nie wykorzystali dorobku mojego przodka do niecnych celów. Nie zlikwidowalibyśmy tego zagrożenia bez ciebie, Sylas. Leilanie byłaby dumna. Gdziekolwiek jest, na pewno się do nas uśmiecha. Oj tak, to na pewno. No i co? Kolejne dwie zasadzki, no ale w sumie na to mogę ludzi wysłać tak od niechcenia tak naprawdę, no bo nie mam co więcej z nimi robić. No i dobra, czyli to jest koniec. Jeśli chodzi o poboczniaki, bo to były ostatnie dwie misje poboczne. To jeszcze zobaczmy. Jedna. No, po jednym rekrucie jeszcze. Potrzeba. Dobra. Ode mnie w takim razie to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Mage Seeker, który, kto wie, może będzie ostatnim, a może będzie przedostatnim. Nie jestem na 100% pewny, ile mi jeszcze fabuły zostało. No ale to wam powiem w kolejnym materiale. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!